Panie burmistrzu, bardzo fajna inicjatywa. Bezdomni i bezrobotni remontują mieszkanie Bilawie. Jak do tego doszło? Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej ogłosiło taki konkurs, stworzyło możliwość pozyskania środków. Myśmy otrzymali takie 75% dofinansowanie na to zadanie i cała rzecz polega na tym, żeby ludzie, którzy są w określonej sytuacji, czyli są bezrobotni, są bezdomni, ich statut jest bardzo taki niestabilny i trudny, żeby można było ich zaangażować. I ten właśnie pomysł jest o tyle właśnie ciekawy, że ci ludzie, którzy tu pracują, będą w przyszłości w tych mieszkaniach mieszkać. No i dlatego chwała za to, że i Ośrodek Pomocy Społecznej, i Powiatowy Urząd Pracy się w to włączył, i nasza spółka MZBM. No i mam nadzieję, że ci ludzie po prostu znajdą się w zupełnie innej sytuacji. I tak jak wspomniałem, my nie wydajemy zbyt wielkich pieniędzy, a budynek, który niszczał, no i jest jeszcze w dość kiepskim stanie, on po prostu odzyska swoje walory. Miasto będzie monitorowało na bieżąco to wszystko, co tu się dzieje? My cały czas monitorujemy temat, jest nasz pracownik, który tutaj na co dzień jest. No i mam nadzieję, że również po już zasiedleniu też nadal przy współpracy z OPS-em będziemy się starali śledzić losy tych ludzi i w miarę możliwości im pomagać. Miejski Rząd Budynków Mieszkalnych udostępnił budynek, który wcześniej rozkwaterował. 7-lokalowy budynek, 5 lokali będzie gruntowanie przebudowanych na lokale socjalne, plus części wspólne nieruchomości. Ile remont będzie trwał? Remont potrwa około 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac budowlanych, bo projekt trwa od zeszłego roku. Myślę, że na przełomie września, października zakończą się prace budowlane. Ile osób tu będzie zakwaterowanych? 6 lokali, 6 pracowników, którzy wykonują te prace, oni są w pierwszej kolejności jakby brani pod uwagę w ramach realizacji projektu. Jakie prace tu są wykonywane? No kompleksowo, tak? Wszystko, wymiana okien, wymiana pokrycia dachowego, wymiana więźmy dachowej, stawianie ścianek, schody, instalacje wewnętrzne, podłogi. W zasadzie zostaje skorupa, która też od góry zostanie zmieniona, więc w zasadzie prace kompleksowe. To jest dla nas też takie wyróżnienie, no bo ewenement według mnie na skalę kraju, że ludzie, którzy gdzieś tam byli, się pogubili na zakręcie swojego życia, teraz w dalszym, po przejściu jakby cyklu zdrowienia, dostają mieszkania, także to jest super, rewelacja, to jest dla nas też taka motywacja do tego, że można kompleksowo pomóc człowiekowi. Jak wyglądało typowanie tych ludzi? No, dostaliśmy telefon z urzędu, też tak byłem bardzo dobrze, mile zaskoczony, że jakby chciano od nas ludzi, którzy są gdzieś, mówię, już po cyklu zdrowienia, po długoletnich nawet takim cyklu, i wytypowaliśmy tych, którzy jakby rokują największe nadzieje, choć w 100% nigdy wiadomo, nikt nie daje 100%, że ktoś jest już poukładany. Myśli pan, że dadzą sobie radę na swoim? Mamy taką nadzieję, będziemy też wspierać ich, pomagać. To jeszcze oczywiście pomożemy przy wyposażeniu mieszkania w miarę naszych możliwości. Będziemy się starali żyć razem, wspólnie, tak jak do tej pory.